Byłem na wyjazdach, na których nikiemu zdarzało się nie dojeżdżać do mety i stwierdziłem po prostu, że takich sytuacji na torach ekstraligowych, które są najlepszą ligą świata, nie możemy dopuszczać. Z nikim były problemy, oczywiście na torze w Grudziądzu był rewelacyjny i można mu było wpisać 10 punktów pewne na torze w Grudziądzu. No ale tak jak wspominałem. W pierwszym meczu sezonu zrobił 18 nawet. Ale tak jak wspominałem, uważam, że na szczeblu najwyższej ligi świata nie przystoi. Czy to była taka trochę dyscyplinarka też, no? Tam, gdzie żużlowe rozgrywki przenoszą się poza tor. Gabinet prezesa. Odcinek 6. Sezon coraz bliżej, więc my także z gabinetami prezesa przyspieszamy, podkręcamy tempo. Dzisiaj jestem w Grudziądzu, tutaj prezes Marcin Murawski, GKM Grudziądz. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzień dobry, panie prezesie. Ja mam takie pytanie o pana początki, bo jeszcze przed prezesurą był dział marketingu. Ale wcześniej, czy pan był kibolem GKM? Można by to tak określić? Kibolem może nie, ale kibicem na pewno zagorzałem. Jednym z takich, którzy tutaj ten ruch kibicowski swego czasu może ciągnęli czy wspomagali. Aktywnie jeździłem na mecze żużlowe, głównie za GKM-em. Zdawały się jakieś tam mecze zgodowe w Częstochowie. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że od dziecka kibicowałem, byłem zagorzałym kibicem i tak naprawdę jestem do dzisiaj kibicem, bo każdy mecz naszej drużyny, każde zawody wyjazdowe, czy słabe występy, porażki przeżywam tak jak najzagorzalszy kibic GKM-u i to nie jest tak, że mi to jest obojętne, czy mniej to przeżywam. Jestem cały czas kibicem, przy okazji jestem prezesem GKM-u, więc połączyłem swoją pasję też w pracę zawodową. To ile to lat było w takim razie dopingowania, jeżdżenia na wyjazdy? I rozumiem, że śpiewa pan najgłośniej na tych wszystkich trybunach. Na pewno śpiewałem głośno. Ile lat? Ciężko mi sobie przypomnieć, bo tak od dziecka tak naprawdę to z tatą chodziłem na żużel, jak miałem 6-7 lat, a sprawy kibicowskie czy kibicowania na trybunach to może, nie wiem, 15-16 lat. I to tak naprawdę trwało, nie wiem, do wieku, kiedy miałem 20 lat i tak dalej. Później już bardziej tutaj rodzinnie spędzanie czasu na stadionie i praca zawodowa się zaczęła chyba jak miałem 21 lat w klubie. Więc tak to wszystko przerodziło się w pracę w klubie. A propos rodziny, to żona też podprowadzającą była wcześniej, prawda? Teraz się opiekuje podprowadzającymi, a wcześniej była sama. Tak, zgadza się. Na początku była podprowadzającą kilka lat i później się to przerodziło jakby tak naturalnie w taką opiekę nad dziewczynami. Sprawuje tą tutaj koordynację do dzisiaj. I też już na swoim koncie ma parę dobrych lat tutaj współpracy z klubem, bo to się już zaczęło jeszcze jak nie byłem prezesem tak naprawdę za czasów Arka Tuszkowskiego, który tutaj był przez 5 lat prezesem zarządu. I tak to, ta współpraca wygląda do dzisiaj. A to panie prezesie, to nie ma pan wrażenia, że to jest takie prawdziwe żużlowe love story, że jakby trzeba nagrać film o żużlu, to nie pana Siewicz, nie jakieś smutne alkoholowe historie, tylko kibic, podprowadzająca, którzy dzisiaj zarządzają klubem. Nie do końca, gdyż moja żona, jak się poznaliśmy, nie lubiła żużla i nie interesowała się nim, więc nie poznaliśmy się tutaj. Była wręcz kibicem piłki nożnej, antyżużlowym fanem, ale moc do żużla i miłość do żużla, te emocje, to wszystko pierwsze tutaj zaproszenie na stadion żużlowy zrobiło robotę, że ona zakochała się w tym sporcie, aktywnie kibicowała i dopiero później została podprowadzającą, poznała też ten żużel bardziej od środka, więc nie poznaliśmy się jakby na żużlu. Ale to mówiąc szczerze, to jest nawet jeszcze lepszy happy end, bo tutaj jest mały plot twist w środku tego filmu. Tak, to było takie prawdziwa, fajna historia, no bo mówię, tutaj kibic z piłki nożnej, niekoniecznie jakby kibicujący GKM-owi w Grudziądzu, ja po tej drugiej stronie, no i udało się tutaj przeciągnąć na swoją stronę, że ona jest, mówię, fanatykiem też GKM-u i przeżywa tak samo jak ja wszystkie mecze u siebie i wyjazdowe. Czyli teraz na VIP-ie śpiewacie najgłośniej wszystkie przyśpiewki. Tak, no żona szczególnie, ja staram się pohamowywać te emocje, ale często widzę te urywki, kamera się skupia na tym, jak żona przeżywa, skacze, tam czasami muszę uspokajać, żeby nie wypadła z tego balkonika, bo przeżywa naprawdę te mecze. Pojechałby pewnie za żużlowcą, gdyby się dało. Panie prezesie, jeżeli to byłby ten film, to czy ten film będzie miał jakiś happy end sportowy w tle, poza tą miłosną historią? Jak pan to widzi, że ten happy end to będzie wejście do playoffów, walka o medale, jak to ma się dalej potoczyć? To znaczy mi jako prezesowi i kibicowi na pewno marzą się największe tytuły, czyli jakiś medal dla Grudziądza, bo w historii żużla grudziąckiego nie mamy żadnego medalu drużynowych mistrzostw Polski. Ja naprawdę bardzo bym chciał, żeby za tym wszystkim poszły wyniki sportowe, bo naprawdę wokół klubu robimy bardzo dużo, żeby go rozwijać, żeby się zmienił z zewnątrz, żeby to wszystko wyglądało tak, jak powinno wyglądać na stadionach PGE Ekstraligi. Oczywiście
w takim zakresie, w którym możemy to sami zrobić wraz ze sponsorami. No i tego, do tego wszystkiego uważam, że brakuje tylko i aż wyniku sportowego, no bo głód jest ogromny. Widać to po meczach pojedynczych wygranych, że kibice cieszą się jak z drużynowego Mistrzostwa Polski. Więc chciałbym, żeby to zwieńczeniem tego wszystkiego był jakiś sukces w postaci przynajmniej awansu do rundy play-off, a tam to już się może wydarzyć wszystko. To prawda, ten mecz wygrany tutaj z Lublinem w zeszłym roku to było jak zdobycie Mistrzostwa Polski. Czy Grudziądz nie zasnął tamtego wieczoru? Na pewno tak. Ja szczerze mówiąc sam się nie spodziewałem takiego wyniku. Mhm. Gdzieś tam po cichu marzyłem o jakiejś niespodziance w postaci wygranej choćby jednym punktem, ale tego co z tamtego dnia się stało, no nie spodziewałem się w żadnych snach. Nawet o bonusie nie myślałem, tak szczerze mówiąc, do 13 wyścigu. Więc na pewno miasto tutaj świętowało całą noc, tak jak mówiłem, prawie tak jakbyśmy zdobyli pewnie jakiś medal. Nie wyobrażam sobie w ogóle, co by było, gdybyśmy osiągnęli taki sukces, bo pewnie kilka dni by tutaj Grudziądz nie spał. A jak to było u pana, u żony na VIP-ie? VIP też nie zasnął, czy szybko tutaj zamknęliście i poszliście świętować we własnym gronie? To znaczy, jakichś tutaj dużych imprez po meczach nie mamy. Zazwyczaj wszystkie tutaj kontakty i rozmowy trwają w czasie meczu, ewentualnie chwilę po meczu. I przenoszą się w jakieś swoje towarzystwa. Na pewno też spędziliśmy ten czas ze znajomymi, którzy są kibicami Żużla. Przenieśliśmy to tutaj do prywatnych domów i tam to raczej świętowaliśmy. Rano trzeba było normalnie wstać do pracy, tutaj posprzątać, podsumować mecz. W sobotę. Praca czasami jest 24 na dobę. Nie ma świąt, nie ma wolnych dni. Jeśli trzeba pracować przy Żużlu i jest to sezon, no to jest praca w każdym momencie. Mówi pan, że nie ma medali, faktycznie to byłoby święto, ale puchary są zresztą tutaj za mną. Młodzieżą Grudziądz zaczyna stać coraz bardziej. No i to te tytuły, te medale, ta walka w rozgrywkach młodzieżowych naprawdę poszła mocno do przodu, bo to była wasza pięta achillesowa, a nagle to jest atut GKM-u Grudziądz. Tak, zgadza się. No zacznijmy od tego, że Grudziądz przez wiele lat nie miał w ogóle żadnych medali, nie tylko drużynowych mistrzostw Polski, ale na żadnej jakby tutaj żadnego rodzaju medale nam nie wpadały i puchary. Powoli zaczynają się pojawić i właśnie pojawiać przede wszystkim właśnie młodzieżowe, ale też mamy tutaj ostatnie dwa puchary z mistrzostw Polski par klubowych, co nas cieszy. No i liczymy na to, że takimi małymi kroczkami będziemy dreptali w tym kierunku najpoważniejszego pucharu, czyli medalu drużynowych mistrzostw Polski. I mam nadzieję, że to się wydarzy. A tak jak pan wspomniał, no cieszą na razie nas też te medale młodzieżowe. DMPJ po 25 latach zdobyty medal srebrny, więc jest to jakiś sukces. Tym bardziej, że tak jak pan tu wspominał, w ostatnich latach naszą piętą achillesową byli juniorzy. Nie mieliśmy ich w ogóle i jest to efekt takiej ciężkiej, pięcioletniej na ten moment pracy Roberta Kościechy, sponsorów i wszystkich, którzy nas wspierają tutaj w szkoleniu młodzieży i rozwoju szkółki żużlowej. No właśnie, to mówmy o tym awansie Roberta Kościechy. Po pierwsze, mało kto wie, bo Robert jest kojarzony z Toruniem, ale to jest z urodzenia Grudziądza. Zgadza się. Robert urodził się tutaj w Grudziądzu na osiedlu Strzemięcin. Pierwsze kilka lat zamieszkiwał. Więc można powiedzieć, że jest Grudziądzaninem swoim. Robert zresztą bardzo się wzruszył, gdy ogłaszaliśmy go jako trenera na naszej gali podsumowującej sezon w listopadzie. Wręcz się popłakał, że spełnił w jakimś stopniu swoje marzenia i na pewno wspomniał o tym, że jego tata byłby dumny z tego, gdzie teraz stoi i co osiągnął i bardzo mu zależało, żeby to mógł zobaczyć. Więc na pewno Robert jest też związany i jakieś uczucia tutaj do Grudziądza są. A to był naturalny krok w nagrodę za te 5 lat pracy z młodzieżą, czy to była konieczność chwili, bo już rozstawaliście się z Januszą Śliączką? Nie, to raczej był naturalny krok. Przymierzaliśmy się, myśleliśmy o takim rozwiązaniu już od roku. Ja obserwuję pracę Roberta na co dzień od tych kilku lat, których tutaj pracuję dla naszego klubu. Uważam, że cały czas się rozwija, że ma fajne metody prowadzenia treningów, że ma nowoczesne przede wszystkim spojrzenie, a uważam, że w Żużlu jest czas na zmianę też pokoleń, bo cały czas kręcimy się wokół tych samych prezesów, trenerów, taki zabetonowany rynek zawodniczy również oczywiście. Ja sam jestem jakby jednym z młodszym, czy najmłodszym pewnie prezesem w Ekstralidze, obok jest Kuba Kępa. My się z Kubą bardzo dobrze dogadujemy i też uważamy, że ten Żużel trochę trzeba odświeżyć. I na tej niwie trenerskiej taki ruch był naturalny. Ja jestem bardzo zadowolony z pracy trenera. Nie martwię się o to, że nie zadba o młodzież, bo jestem spokojny. To odbyliśmy w tym kierunku kilka ważnych rozmów. Więc podsumowując to pytanie, na pewno taki naturalny ruch. Chciałbym właśnie o tym podejściu, zmianie podejścia też porozmawiać, bo no, tak jak wspomnieliśmy, przed prezesurą tutaj pracował pan w dziale marketingu. Tak. I ten marketing żużlowy też się zmienia. Ja nie powiem, że wy jesteście jakimś prekursorem, bo trochę byłoby to nie fair wobec innych klubów, ale na pewno to, jak to wygląda w Grudziądzu,
to jest duży plus. Te akcje, odzież sportowa, też film z Krzysztofem Kasprzakiem jako hot dogiem w zeszłym roku. To są fajne smaczki, których na pewno kiedyś brakowało. Jak pan patrzy na GKM, kiedy pan tutaj zaczynał i teraz, ale także na całą PGE Ekstraligę, na inne zespoły, jak ten marketing się rozwinął? Czy tutaj potrzeba jeszcze więcej, czy potrzeba już usystematyzować to, co się rozwinęło przez ostatnie lata? To znaczy, zaczynając od tego, co tutaj było na początku, nie było niczego. Nie było w ogóle marketingu, trzeba było wszystko budować od początku, cały wizerunek klubu, bo funkcjonował dobrze pod względem organizacyjnym czy finansowym. Miał dobrą opinię, ale tak naprawdę marketing tutaj w tym klubie nie istniał i wszystko trzeba było budować jakby od nowa, na co potrzeba było czasu. W obecnym momencie, tak jak pan wspomniał, uważam, że wygląda to nieźle, ale ze względu na swoje zboczenie zawodowe mam ogromne wymagania. Patrzę zawsze na lepszych i chcę iść cały czas do przodu, więc myślę, że jest jeszcze w tej kwestii bardzo dużo do zrobienia i potrzebujemy na to jeszcze czasu, aby się rozwijać dalej i być jeszcze lepszymi. Co może być lepiej jeszcze? Tak szczerze, ja patrząc z boku, nie mam poczucia, że można coś lepiej robić. Nic na siłę, wszystko co jest, to działa. To znaczy, ja można powiedzieć, pod tym względem jestem pedantem, więc każda grafika klubowa, każde wideo i tak dalej widoczne z zewnątrz, pomysłowość chciałbym, żeby była dopracowana do perfekcji i wyznaczać bym chciał też nowe trendy, tak jak są w amerykańskich klubach, tam to wszystko wygląda jeszcze lepiej i na takich klubach myślę trzeba się wzorować. Przede wszystkim klub ma wyglądać profesjonalnie z zewnątrz, od środka być profesjonalnie prowadzony, ale zawsze można wszystko poprawić na każdej płaszczyźnie. Czyli a propos tego, że pan i Kuba Kępa jesteście trochę innego pokolenia prezesów, wam nie przeszkadza to, na co narzeka trochę starsze pokolenie, ale także zawodnicy, że muszą być jednakowo ubrani, że do prezentacji to taka odzież, że trzeba się prezentować, mówiąc krótko. Mogę się narazić niektórym, ale dla mnie to jest w tych czasach standard i to w ogóle nie powinno podlegać dyskusji, a naprawdę ciężko czasami z tym walczyć. Myślę, że w tych czasach zawodnicy czy pracownicy klubu już naturalnie sami powinni wiedzieć, że powinniśmy tak samo być ubrani, wyglądać jak drużyna, a nie zlepek indywidualistów. I dla mnie, tak jak mówię, to już jest naturalne, to trzeba iść dalej niż tylko patrzeć na jednolite kewlary czy odzież drużyny, bo to już jest za nami i powinno być dawno zaklepane w klubach. To chciałbym zaraz do tej odzieży i kewlarów wrócić, ale zamknąć temat tego marketingu w social mediach i grafik, które chce pan pedantycznie przeglądać. Pan wie, jakim echem się odbiło to, ta grafika z COVID-u z Przemkiem Pawlickim. Zdrowia Przemo. Tak, tak. Znam do dzisiaj. Widzę, że jest to tutaj traktowana jako mem w wielu sprawach. Nawet poza żużlem. Na szczęście nie miałem akurat wtedy nic wspólnego z tym ruchem, no ale to rzeczywiście trochę wyszło komicznie. No ale przynajmniej tutaj jest z czego się pośmiać po czasie. Jesteśmy widoczni na różnych portalach, nawet największych, bo widziałem ostatnio w portalach ogólnosportowych, tak. że pojawiły się w quizach memy, więc... Weszło, dokładnie weszło. Więc normalnie GKM-u by tam nie było widać, a tak byliśmy i też jest jakiś plus z tego. Rozumiem. To panie prezesie, mówiąc o tej odzieży, bardzo mi się podoba wasza odzież. Zaprezentowaliście ją w tak większym wymiarze na obozie teraz. Te zdjęcia dresów, koszulek, to naprawdę ładnie wygląda. Tam jest starannie to wszystko przemyślane, tam jest dobra ręka designerska do tego wszystkiego. Ja też nie ukrywam, że gabinet prezesa jest po to, żeby trochę odsłaniać kulisy. Ile można zrobić na Grand Prix, ile się zarabia dnia meczowego. A pana chciałbym właśnie o odzież zapytać. Czy to jest po prostu element trochę budowania marki, ale kompletnie nie da się na tym zarobić? Czy to jest realny wpływ do budżetu, jeżeli takie koszulki, odzież sportową, odzież klubową się sprzeda kibicom? Jak najbardziej jest to element, na którym może klub tutaj też zarobić. Tutaj znowu się możemy wzorować na klubach sportowych, choćby piłkarskich, typu FC Barcelona, Real Madrid, gdzie to jest znaczący wpływ do budżetu. Tylko my jakby też zaczynamy w tym tematyce od samego dołu. My dopiero raczkujemy w tych klimatach, gdzie to już powinno być na innym poziomie. I staramy się nadgonić to, co straciliśmy przez kilka ostatnich lat, powiedzmy 10 lat, bo to już powinno być wcześniej rozwinięte. Ale i mówi pan teraz o klubie, czy o całym żużlu? Mówię tylko o nas, bo nie oceniam innych klubów. Ale to i tak jesteście do przodu przed innymi, mam wrażenie, jeżeli chodzi o sprzedaż odzieży klubowej. Tak jak mówiłem, patrzę tylko na lepszych. Kiedyś wiem, że na przykład można było się wzorować na Falubazie, teraz Motor też bardzo szybko to rozwinął i fajnie robi. Więc nie wiem jak inne kluby, szczerze mówiąc. Myślę, że można to zrobić dużo lepiej i jeszcze lepiej. Jesteśmy gdzieś jeszcze dużo mocno w tyle, ale mówię, chcemy się wzorować na lepszych klubach, chcemy robić fajne rzeczy, przy okazji oczywiście generować wpływ dla klubu, bo to jest taki dodatkowy jakiś, nie może nieduży, ale jakiś wpływ. Ale przede wszystkim nam zależy na tym, żeby ta sprzedaż była, żeby to się kręciło i żeby kibice mogli mieć swobodę wyboru.
I te rzeczy nie były też byle jakie, bo na pewno chodzi o to, żeby to się prezentowało na kibicach idących w mieście, czy jadących na wyjazd. No i tutaj na stadionie, na które tu nie przychodzą, ale właśnie to jakiś wpływ to jest co? To jest 1% do budżetu ze sprzedaży odzieży klubowej? Może być 1%, może być do 3% myślę. U nas to jest cały czas w fazie rozwoju i tak naprawdę dopiero mogę powiedzieć, że zeszły rok mieliśmy taki, do którego tutaj mogliśmy poważnie podejść. Otworzyliśmy punkty w mieście, w Galerii Grudziąckiej, sprzedaż w sklepie, w internecie tak na poważniej, w poważniejszy sposób. I te wtedy zarobki czy zyski dla klubu są dopiero bardziej zauważalne i cały czas rosną, więc dopiero teraz będziemy się na tym bardziej skupiali i to cały czas rozwijali. To kolejny element, o który chciałem zapytać, to znowu nie elegancko o pieniądze, no ale o tym jest ten program. Organizacja innych imprez, bo ja się cieszę dlatego, że mam wrażenie, że Grudziądz był trochę niedoceniany, jeżeli chodzi o ściganie. Szczególnie po przebudowie toru zaczęło się mówić, a przed przebudową to tutaj gol obszarami było dużo lepiej. A ja mam wrażenie, że tak ostatnie mecze najlepsze w top 10, nie wiem, poprzedniego sezonu, dwa lata temu, no to Grudziądz miał swoje miejsce, że tutaj było ściganie, tutaj były mijanki. Nawet jeżeli tych mijanek na koniec sezonu nie widać, to poszczególne mecze to są bardzo dobre widowiska, jakbyśmy je sobie wybrali, więc cieszę się, że to jest nagradzane, a to jakimś challenge'em IMP-u, a to teraz rundą indywidualnych Mistrzostw Polski, a to Mistrzostwa Europy drużynowe, które tutaj otworzą sezon. Czy klub zarabia na takich dodatkowych imprezach, czy to jest po prostu tak, że ktoś się zgłasza, dajcie nam stadion, ale pieniędzy z tego nie dostaniecie? Raczej w takich przypadkach nie nastawiamy się na żaden zarobek, nie chcemy być po prostu stratni, czyli tak zwane wyjść na zero. Nam zależy na tym, żeby w sumie w ramach prestiżu organizować takie imprezy, żeby nasi kibice z Grudziądza i okolic w nagrodę mogli przyjść na inne zawody niż Ekstraligi. Wiele lat się staramy, tak szczerze mówiąc, o zawody rangi Mistrzostw Europy czy teraz SEK. Naszym problemem nie było to, że tor jest jakby nieatrakcyjny, no bo uważam, że naprawdę tych mijanek było sporo i ciekawe zawody można zorganizować w Grudziądzu. Jednak problemem zazwyczaj organizatorów jest mały nasz stadion, a przede wszystkim trybuny. A co za tym idzie, nie można zaoferować jakby sprzedaży większej ilości biletów kibicom. Nasz stadion tak naprawdę pomieści około 7 tysięcy, w tym 5900 miejsc siedzących. Więc to było naszą piętą achillesową w rozmowach z potencjalnymi promotorami różnych zawodów. Ten stadion, to a propos dobrych wieści, ma się rozbudować, tak? 500 000 zarezerwowane przez Radę Miasta jeszcze na koniec zeszłego roku. Co to ma być za przebudowa? Bo od kilku lat się mówi, że trochę zadaszenia, trochę podniesienie piętra. Co się tutaj wydarzy? To znaczy cały czas w zamyśle był stary projekt, który miał dotyczyć jedynie zadaszenia tego, co mamy. Według mnie ten projekt był nonsensem, bo byśmy zamknęli starą drewnianą konstrukcją trybunę, która nie spełnia żadnych norm, którą nawet nie możemy nazwać trybuną główną. I postanowiliśmy stworzyć zupełnie nową koncepcję tej zimy, która teraz w zasadzie nam się skończyła. A mianowicie zaplanowaliśmy budowę całkowicie nowej trybuny głównej, takiej z prawdziwego zdarzenia, która będzie powiększona o dwa sektory boczne, czyli jeden po prawej, jeden po lewej. Co razem da nam jedną dużą trybunę główną, coś na wzór może Ostrowa czy Bydgoszczy, z nowoczesnym zadaszeniem, z nową wieżyczką, z VIP-roomami. I ma być podniesiona łącznie do 13-14 rzędów. Na projekt czekamy, ma się on pojawić około gdzieś w połowie roku obecnego. I te wszystkie jednak wymagania, o których tutaj mówię i życzenia przekazaliśmy firmie projektującej. Ale to zaraz, czyli baza, że tak powiem, to dolne piętro zostaje tak jak jest, wieżyczka jest zrównana z ziemią, w to miejsce wchodzą dwa sektory, tak? Czy mówił pan, że... Łącznie będą, bo teraz w Trybuna Główna to jest jeden mały sektor pod wieżyczką. Dołączamy do tego jeden z lewej, jeden z prawej, czyli łącznie ta Trybuna Główna będzie złożona z obecnie z trzech sektorów. I podniesiona. Podniesiona do tych siedmiu rzędów, na Trybuna Główna nawet nie ma siedmiu rzędów, ale do siedmiu rzędów, które mają te sektory boczne, dodatkowe 5-6 rzędów, czyli żeby łącznie była na wysokości 13-14 rzędów. I na ile miejsc to otworzy ten stadion, ile więcej? Według moich takich roboczych wyliczeń i tego, co tutaj wysyłaliśmy w swoich życzeniach czy wizjach, dałoby nam to około 1000 krzesełek siedzących w wersji premium, powiedzmy więcej, bo takich też nam brakuje. Nie możemy kibicom zaoferować tak zwanych karnetów VIP na trybunie głównej, a chcielibyśmy to oferować do naszej oferty. Więc jeśli by udało się pozyskać te 1000 miejsc siedzących przy obecnych niecałych 6000, to dla nas na ten moment i tak by był spory wzrost. To jest spory wzrost, szczególnie, że te 500 000 nie robi wrażenia. Znaczy, to jest masa pieniędzy, ale no, mówmy się, w kwestiach infrastruktury, przebudowy, rozbudowy stadionów, to te 500 000 przy obecnych cenach budowlanych to jest nic. 500 000 robi wrażenie, gdyż to jest kwota na sam projekt. Okej, na sam projekt. Na sam projekt. Czyli to będzie jeszcze w budżecie o wiele większa kwota na sam. Dokładnie tak. Dopiero na podstawie projektu, na który jest przeznaczone, już zostało przeznaczone 500 000, czyli całkiem duże pieniądze na taki projekt.
Dopiero gdy powstanie ten projekt i zostanie zaakceptowany po różnych projektach, to dopiero poznamy kosztorys budowy tej firmy. Chcę mi powiedzieć, że za projektowanie czegoś, że architekt dostaje 500 000 złotych za sam projekt? Tak, mało tego, tylko jedna firma się zmieściła w tej granicy 500 000, która była wyznaczona przez Urząd Miejski w Grudziądzu, bo druga oferta opiewała na prawie 1 000 000 złotych za taki projekt. Słuchajcie, to ja za 500 000 to ja bym przez zimę tutaj zasiedział, zaprojektował, architekturę skończył jeszcze w międzyczasie za taką kasę. No, no mam podobne zdanie, no ale takie mamy czasy, że chyba brakuje tych projektantów i szuka się złotego strzału tak zwanego. Dla mnie to odgroma, stawka ogromna, 500 000 za projekt, mówię, całego stadionu to jeszcze bym zrozumiał, no ale takie są realia dzisiejszego budownictwa. Mhm. Dobra, to wiemy, że ma się rozbudować trybuna główna, trochę podniesiona nowa wieżyczka, przy okazji prywatę z panem załatwię, może pan jeszcze zadzwonić do tego projektanta, za 500 000 to lepiej, żeby odbierał w ciągu dnia i w nocy. Stanowisko komentatorskie super, jedno z największych pomieszczeń, ale nie widać wejścia z drugiego łuku i nie widać wejścia w pierwszy łuk. My tak komentujemy trochę w ciemno, na tym się przejechał mój kolega Marcin Kuźbicki w zeszłym sezonie, nie wiem, czy pan pamięta, jak Niki nie dojechał do mety. Tak, tak. I Marcin skomentował, że wpisujemy zero, on tutaj zawrócił, tylko my go po prostu nie widzieliśmy, że nie dojeżdża do mety. No, no zgadzam się, ta obecna konstrukcja, która też nie jest jakaś stara, bo ma kilka lat dobrych, jest fatalnie zaprojektowana, jest tak naprawdę bezużyteczna, a przy dzisiejszych wymogach Ekstraligi, telewizji i wszystkich wiadomo wymogów, jest nie spełnia tak naprawdę żadnych standardów, dlatego tutaj zamknięcie to starym projektem tego, co stoi na stadionie, byłoby według mnie błędem, bo gdybyśmy postawili ten drewniany dach na obecnej konstrukcji, co już by nam zablokowało drogę na wiele, wiele lat do jakichkolwiek inwestycji czy rozbudowy stadionu. A mówi pan o tych amerykańskich wzorcach, też Amerykanie bardzo dobrze potrafią skomercjalizować sam stadion, czyli gastronomia, sklep. Ja wiem, że to działa, ale czy to da się rozbudować u was przy okazji tej przebudowy stadionu? No bo ten VIP to też musi być, powiedzmy, jakaś gastronomia na miejscu, coś więcej niż tylko siedzenie w lepszym miejscu. Tak, tak. No na pewno chcemy uwzględnić, żeby jak najwięcej funkcji spełniały te pomieszczenia, czyli możliwość właśnie postawienia gastronomii, na pewno sanitariaty. Też mamy jakieś życzenia, żeby zaprojektowano coś od dołu, jakby pod trybuną główną. Mhm. Jednak teraz już przekazaliśmy, mówię, wszystkie takie nasze wskazówki, prośby i będziemy czekali na ten pierwszy prototyp projektu i dopiero nad nim się pochylimy, zobaczymy, co nam zaoferowano, co można jeszcze dorzucić, co można zmienić, tak żeby to było jak najbardziej funkcjonalne i starczyło na wiele, wiele lat, a nie wymagało znowu przebudowy za 5-6 lat, bo to by był nonsens i strata pieniędzy. A w ile czasu tutaj to można przebudować? Bo rozumiem, że skoro to jest ten obiekt, no to nie możemy w sezonie tego ruszać. No to co, to się jednej zimy uda, czy jak to ma wyglądać? Pewnie szczegóły poznamy po otrzymaniu projektu, jednak my w obecnych ustaleniach mamy czas na to do końca 2026 roku, czyli powiedzmy 2 lata. I wtedy będzie trzeba pewnie zaplanować to etapami, gdyż tak jak tutaj pan wspomniał, mamy czas tylko zimą i w sezonie nie ma mowy o jakichkolwiek pracach. Musi być czynna trybuna, musi być czynna wieżyczka sędziowska, więc podejrzewam, że może być to rozbite na przykład na 2 etapy. Fajnie, bo ta wiara kibiców Grudziądza, ta dzika radość, o której mówiliśmy, ta frekwencja tutaj, to jest budujące, szczególnie, że ja tak jak sobie spojrzałem na mapę województwa przed naszą dzisiejszą rozmową, to zaskoczyło mnie, jak wiele jest sportu w kujawsko-pomorskim. To znaczy, poza oczywistymi miastami jak Bydgoszcz i Toruń, gdzie jest żużel, ale są też inne dyscypliny, to tu jest na przykład Inowrocław, Włocławek. Tej kasy w tym regionie dla wszystkich nie starcza. Czy wy jesteście takim trochę kopciuszkiem, że nawet w tym żużlu, w samym województwie jesteście trzecią drużyną, że przez to trudniej o sponsorów, że przez to trudniej kogoś znaleźć? To znaczy trochę tak to odczuwamy. Ogólnie uważamy, że nasz region, te województwo jest trochę biedniejsze od pozostałych, bo tych większych... A to rozdziału ma na więcej klubów. Dokładnie tak. I ciężko jakichś większych inwestorów czy głównych sponsorów. Więc uważamy, że ten region ogólnie jest słaby, jeśli chodzi o klimaty sponsorskie. My opieramy się głównie na firmach grudziąckich i okolicznych, średnich i małych firmach. Nie budujemy jakby klubu na jednym czy dwóch dużych podmiotach, tylko mamy ich bardzo dużo w postaci średnich i małych firm. Około ponad 100 sponsorów takich posiadamy. Są plusy i minusy tego. Minus jest na pewno taki, że nie możemy sobie pozwolić na szaleństwo na rynku transferowym i spełniać wszystkie swoje widzimisię, no ale plus jest na pewno taki, że jest większa stabilizacja, bo gdy danej zimy odchodzi 4-5 sponsorów, bo ma problemy, no to my jakoś specjalnie tego nie odczuwamy, a dołączy innych 4-5 na tych samych poziomie, więc taki jest plus na pewno. No ale
żeby spełniać te najlepsze, największe cele, na pewno przydałby się jakiś większy inwestor, jakaś większa firma, których tutaj w regionie jest bardzo mało, uważam. Czyli wracając do pytania o Kopciuszka, to jak wy to robicie? To oni się zgłaszają do was, ta setka sponsorów, czy to pan chodzi, dzwoni, szuka? Jak tylko w Grudziądzu się otworzy jakaś firma, to już telefon, czy chcecie sponsorować GKN? Tak, raczej ta druga ścieżka, tutaj nawet konkurencyjny, może nie konkurencyjny, ale klub piłkarski Olimpia zawsze się śmieje, że gdzie nie wejdą, to już GKN był. Niestety to jest takie... To komplement. Tak, ale to jest takie raczej żebranie. Mamy sztab marketingu, jestem ja, jest nas powiedzmy 5-6 osób, które tak naprawdę odwiedzają wszystkie firmy możliwe, które widzimy na mapie w Grudziądzu okolicach. Dotarliśmy już tutaj do okolicznych miejscowości w zasięgu, nie wiem, 50-70 kilometrów. Każdej zimy jest około 400 takich firm, do których próbujemy dotrzeć, okay. A procent pozyskania sponsorów to jest może 4-5 podpisanych umów, 4-5% z wszystkich kontaktów, które nawiązujemy danej zimy. Czyli więc... co 20 rozmowa kończy się podpisaniem jakiejś umowy, nie mówimy, że jakiejś. Tak, jakiejś w ogóle, czy sponsorskiej, czy partnerskiej. Ale jest to takie naprawdę ciężkie zadanie, no bo wiadomo, teraz są też różne czasy dla firm i nie da się wszystkiego jakby załatwić w jednym momencie. Coś tam się dobija tutaj, nie wiem, czy wejdzie. A szukał pan na przykład sponsora wśród projektantów stadionów albo architektów, bo słyszałem, że tam strasznie dobra kasa jest i że może oni by chcieli zasponsorować. My chyba szukaliśmy w każdej branży. Wczoraj ogłaszaliśmy nowego sponsora, który jest z branży upadłości i też się odbiło to szerokim echem. Jednak to powinien być sponsor tytularny drugiej ligi, znaczy krajowej ligi żeglowej. Tak, no ale tutaj nie ma miejsca w tych czasach na jakieś... Patrzenie na nazwy czy działalność klubów, oczywiście agencji jakichś tam niestosownych nie zatrudnimy, ale szukamy pieniędzy i wsparcia wszędzie, bo są one potrzebne. Sport żużlowy jest drogi i drożeje w niebotycznym tempie. I tak jak mówiłem, chodzimy od drzwi do drzwi z ofertami, szukamy kontaktów przez znajomych, przez sponsorów, którzy z nami są. Próbujemy wszystkich metod i na pewno to nie są te czasy, że ktoś sam przyjdzie i otworzy walizkę pieniędzy. Chociaż ostatnio czytałem o jednej historii jednych klubów w Polsce, więc... życzyłbym sobie takiej tutaj w historii, żeby ktoś sam przyszedł i zaoferował, żeby nie sponsorem, ale w ogóle tytularnym. Co to za historia? Które to miasto? Znaczy historia z Bydgoszczy, gdzie tam firma Metal Cast, która będzie sponsorem, teraz drugiej Ekstraligi przyszła sama podobno do klubu, więc mówię oczywiście tylko to czytałem w mediach, więc takie historie nam się nie zdarzają, a fajnie by było, gdyby się kiedyś zdarzyła, no to czerwony dywan osobiście rozkładam, robię kawę i zapraszam tutaj do rozmów, bo naprawdę myślę, że żaden sponsor źle się nie wypowie o współpracy z nami. Staramy się dbać o każdego, żeby wszyscy się tu czuli dobrze i w takiej rodzinnej atmosferze. Kawa bardzo dobra, polecam, więc jak ktoś chce się zgłosić, to ten czerwony dywan, nie wiem tylko czy z tej strony ustawi się, czy wzdłuż cmentarza. Wedle życzenia. Ale co, zostając przy tych nazwach, ja rozumiem powagę w biznesie. Rozmawiacie o poważnych pieniądzach, o poważnym sponsoringu, ale na koniec dnia, jak pan wraca z podpisanej umowy, uśmiecha się pan czasem, jak widzi pan nazwę mebelki, grudziąckie mebelki GKM Grudziądz? No, po tylu latach już nie wpływają na mnie te nazwy sponsorów i tak dalej, bo wiadomo, każdy ma nazwę dopasowaną do swojej branży. Jeśli się patrzy wśród branży stolarskiej, to grudziąckie mebelki to nazwa normalna, no ale rzeczywiście, jeśli się połączy z nazwą drużyny, no to... Ale młodzieżowej, więc jeszcze... Młodzieżowej, więc może tam dla niektórych kibiców z zewnątrz wywierać uśmiech, ale mówię, dla mnie się liczy wsparcie, cieszę się, że firma dana jest z nami, że wspiera Żużel czy rozwój młodzieży i bez tych firm tak naprawdę Żużel by nie istniał, bo nie oszukujmy się, szukamy wsparcia wszędzie, czy to w urzędach miejskich, czy w spółkach Skarbu Państwa, czy w sponsorach prywatnych, no i też chcemy sprowadzić jak najwięcej kibiców na stadion, aby wypełnić te stadiony, a za tym też sprzedawać bilety kibicom. To skoro rozmawiamy o tych sponsorach i pieniądzach, wiem, że miał pan zarzuty w związku z tymi publikacjami, które się ukazały zimą, o niedługu, a stracie, tak. I o tym, jaki jest wasz system funkcjonowania z miastem, że w pewnym sensie no, nie ma dotacji, ale że miasto pokryje to na koniec. Czyli zamiast dostać pieniądze na początek, to miasto spłaci to, czego potrzeba. Zresztą ja nie będę tego tłumaczył, bo ja nie jestem rzecznikiem prasowym GKM-u. Ma pan teraz okazję, proszę się tłumaczyć, dlaczego mieliście 4,5 miliona długu na koniec poprzedniego sezonu. Od początku, gdy powstała spółka Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A., czyli 10 lat temu, klub jest wspierany w formie dokapitalizowania i nie jest tak, jak pan wspominał czy czytał, to po sezonie i że miasto zasypuje kwotę, która nam została. Okay. Tylko my to ustalamy długo przed sezonem, bo w sierpniu, wrześniu poprzedzający sezon, tworząc tak zwany plan rzeczowo-finansowy, który jest składany do Urzędu Miejskiego i zatwierdzany najpierw przed Radę Nadzorcą, bądź nie, wymaga korekty, a później dopiero przez
Radę Miejską Grudziądza, czyli pana prezydenta. Czyli wy wiedzieliście we wrześniu, w sierpniu 2022 roku, że dostaniecie 4,5 miliona? My mieliśmy w planie napisane 5 milionów i było to zatwierdzone przez Radę Miejską, przez prezydenta i przez miasto. Więc my nie działamy na zasadzie wariackiej, że my funkcjonujemy, sobie robimy co chcemy, a po sezonie ktoś pisze kwitek, bo do tego by nikt nie dopuścił. To wszystko jest oficjalnie przygotowane na piśmie, są stworzone plany klubu budżetowe i to wszystko jest zawarte w dokumentach podpisywanych przeze mnie, później przez Urząd Miejski. Więc to wszystko mamy zaplanowane przed sezonem i tak to działa od 10 lat. Nie ma mowy o jakimś zasypywaniu dziury budżetowej. Oczywiście mogłoby się zdarzyć, że ktoś się pomylił o 200-300 tysięcy, bo zrobił lepszy wynik, zawodnicy zdobyli dużo więcej punktów niż zakładano, no bo w Żużlu też trzeba zauważyć, że ciężko jest ucelować dokładny budżet, bo każdy zawodnik zarabia inne pieniądze. Możemy przewidzieć taką formę, a będzie inaczej. Działa to w różne strony, jednak zazwyczaj udaje nam się ten budżet skonstruować tak, że zamykamy się w tym, co zakładaliśmy i tak było też w tym przypadku. Tak jak mówiłem, przed tym sezonem zakładaliśmy 5 milionów przy ustaleniu z Urzędem Miejskim. Skończyło się na 4,5 miliona, ale to było ustalone wszystko jeszcze w zeszłym roku, poprzedzającym sezon. Czyli to nawet nie było 4,5 miliona straty, które miasto musi pokryć, tylko 0,5 miliona oszczędności dla miasta względem tego, co zaplanowało. Tak. Które to poszło na stadion i na architekta. Na dokładnie, projekt. Na przykład tak. Wszyscy o tym wiedzieli, dostaliśmy zielone światło, że możemy działać, bo przecież zanim zaczniemy podpisywać kontrakty, mamy jakiś zbudowany budżet i musimy mieć akceptację sponsorów, policzyć wpływy z biletów na to, co możemy liczyć z miasta, na jakie wsparcie. I dopiero wtedy podpisujemy kontrakty. Nikt kontraktów w ciemno by nie podpisał, nie mając jakby przygotowanego gruntu pod to, czyli zabezpieczonego budżetu, powiedzmy, w 80-90%, bo wiadomo, te 10% trzeba założyć sobie takiego wachlarzu bezpieczeństwa, że mogą się różne sytuacje wydarzyć. Możemy w każdym meczu nagle robić 60 punktów, a nie 48 i tak dalej. No właśnie tak miałem mówić, bo jak przeczytałem, że 4,5 miliona długu, bo tak tam padło słowo, to tak sobie pomyślałem, kurde, dobrze, ten Nicky Pedersen nie dojeżdżał do mety, bo chyba wdrożył jakiś plan oszczędnościowy, gdyby on jeszcze punktował, a muszę przyznać, że zaskoczyliście in minus, bo ja jednak widziałem was w playoffach, ja jednak myślałem, że wygracie trochę więcej spotkań, tak jak pan mówi, że tych punktów małych, za które trzeba zapłacić zawodnikowi, będzie więcej, bo nawet jak przegrywaliście, to myślałem, że będziecie robić trochę więcej punktów, no ale rozumiem, że to wszystko było wkalkulowane i że faktycznie to de facto innej strukturze, w innym systemie zakończyłoby się 0,5 milionem oszczędności, tak? No tak, jeśli zakładaliśmy 5 milionów tutaj, że będzie potrzebne wsparcia z Urzędu Miejskiego, no to tak można powiedzieć. No też zakładaliśmy, że będziemy robili tych punktów kilka na mecz więcej. Pierwsze pół sezonu było tragiczne w naszym wykonaniu, choćby mecz z Unią Leszno w Grudziądzu, który do dzisiaj nam się odbija czkawką, bo myślę, że to ten mecz zaważył na tym, że nas nie było w tych playoffach. Były też inne, choćby z Gorzowem na koniec sezonu, ale myślę, że głównym kluczowym meczem był ten mecz z Lesznem, gdzie pewnie nikt nie zakładał, że możemy ten mecz przegrać, a my tak naprawdę nie nawiązaliśmy nawet walki w tym meczu z zawodnikami Unii. 40-50. Dokładnie tak. Nie mogliśmy nawet dojść do głosu, nie mieliśmy kim w tym meczu w ogóle odrabiać straty, więc na pewno zakładaliśmy, że te kilka punktów i finansowo, i sportowo będziemy robić więcej w każdym spotkaniu. No dobra, panie prezesie, to cieszę się, że mamy wytłumaczone kwestie tego, że to nie jest dług, że ten klub, tak jak się mówiło przez ostatnie lata, jest wypłacalny, płaci na czas, bo taką mieliście opinię i myślę, że po tym wywiadzie też ta opinia pozostanie. Ale widzę tutaj inny problem. 5 milionów założone z Grudziądza, który jest... No teraz, jak tak na szybko pomyślę, najmniejszym miastem, Leszno jest mniejsze niż Grudziądz. Ale 5 milionów dla takiego miasta to jest bardzo duży wydatek. Częstochowa ma 1,5 bańki, mówi, że mało. Wrocław dostaje 3 miliony, cieszą się, bo mają 3 miliony. 5 milionów z Grudziądza, z miasta, ja wiem, że prezydent jest wielkim przyjacielem, ale no to jest jednak bardzo duża zależność od miasta. To znaczy, ja powiem tak, to na pewno jest bardzo dużo. Grudziądz też jest jakąś Żużel jest też jakąś mocną wizytówką Grudziądza, więc myślę, że też jakby kogo się nie spyta w Polsce o Grudziądz, to przede wszystkim powie, że z Żużlem się kojarzy i GKM-em. Ale ja nie o tym, nie do końca też przemawiają do mnie te kwoty, które pan wspominał, wsparcie Wrocławia na poziomie 3 miliony, Częstochowa 1,5 miliona. Każdy klub ma różne sposoby, formy finansowania przez miasto, a to wykup licencji w jednym mieście na Grand Prix i przychody dla klubu i tak dalej. Kiedy za czasów COVID-u były wyłożone między nami, powiem, karty na stół, kto jakie dofinansowanie otrzymuje z miasta i wtedy byliśmy raczej w dolnej części tabeli, więc te wpływy z miast i formy, w jakiej to się dzieje, nie wszędzie jest to tak wszystko krystalicznie czyste jak w Grudziądzu. Okay. Bo w Grudziądzu jest ta forma dokapitalizowania, a przez to wszystko jest jasne i krystaliczne. Wszyscy o tym wiedzą, podnoszą rękę radni, żeby to dofinansować w takiej kwocie, a nie innej. I u nas myślę, że jest to przejrzyste. Jedno z bardziej takich prostych
rozwiązań i dostępnych, informacja jest dostępna dla każdego, a w każdym klubie jest inna forma przekazywania tych finansów, czy przez promocję na sport, czy na młodzież i tak dalej, różne dokapitalizowania, czy dotacje tak zwane. Mhm. U nas jest ta jedna kwota i jest to czarno na białym dostępne w każdych dokumentach publicznych. A tak jak mówiłem, za czasów COVID-u wyszło według mnie, że ten Grudziądz nie jest nawet w czołówce dofinansowanych klubów przez miasto, więc nie trzymałbym się sztywno tych kwot, które są w opinii publicznej, że Wrocław dostaje 3 miliony, bo wydaje mi się, że dużo więcej, Lublin i Częstochowa tak samo. No mogą być 3 miliony plus Grand Prix, tak jak pan mówi, ta licencja. No to już zaraz będzie 5 milionów i w ten sposób według mnie to też jest zysk przeznaczany przez miasto, bo miasto pewnie wykupuje licencje, a nie kluby indywidualnie i mówię, rozgrywa się to w różny sposób. Nie zawsze jest oficjalna informacja. Mnie też chodziło, bo ja rozumiem dokładnie o jakich mechanizmach pan mówi, tylko mnie bardziej też chodziło o to, że dla miasta Wrocławia 5 milionów, nawet gdyby to było 5 milionów czy więcej, to nie jest te same 5 milionów co dla Grudziądza, bo po prostu to są inne budżety miast. To się zgadza i pod tym względem jesteśmy tak na straconej pozycji i tak dalej, no bo miasto robi wszystko co może, żeby tutaj wspierać Żużel i nie ma tutaj żadnej dyskusji, że nas wspiera bardzo dobrze i możemy zawsze liczyć na przedstawicieli miasta, jest to prezydent, są to radni, ale też oni to widzą, że mieszkańcy kochają ten sport i stadion jest wypełniony po brzegi. Uważam, że w Grudziądzu jest około 20 tysięcy kibiców GKM-u, tylko nie ma tutaj niestety warunków, aby każdy na tym stadionie zagościł, więc przed telewizorami zasiada mnóstwo kibiców GKM-u w Grudziądzu. Kolejny punkt to jest właśnie mały stadion, gdzie też jesteśmy jakby na straconej pozycji co do innych klubów, bo Częstochowa czy Wrocław z jednego meczu może mieć takie wpływy jak my z połowy sezonu. Mogą mieć najgorszą frekwencję w roku, a co będzie większe niż najlepsze. Tak, i właśnie patrząc na wszystkie te filary wpływów klubowych, my jesteśmy jakby na każdym, można powiedzieć, na straconej pozycji i musimy czymś nadganiać, szukając sponsorów małych i większych. Kibiców tutaj zapraszać na stadion możemy, ale nie jesteśmy w stanie ich ugościć czy stworzyć im jakichś super warunków, no bo dolne rzędy też nie każdy w tych czasach i kogoś interesuje, żeby mieć kilogram toru żulowego między zębami, gdy telewizja pokazuje w bardzo dobrej jakości te transmisje, lepiej chyba się nie da, więc sam czasami bym wolał oglądać telewizję. Może była lepsza widoczność tutaj z wieżyczki dla komentatorów, no by widzieli co się dzieje na drugim ukoju. Coś za coś, ale kamery są tak blisko toru i kibice, że nigdzie chyba może w Opolu jest tylko tak blisko. To prawda. Jest to fajny stadion, ten start naprawdę robi roboty tutaj, jeżeli chodzi, no, pewnie dla sektora VIP najbardziej, ja to po prostu jako komentator widzę z tej budki, że no, widok na start jest po prostu... My nie mamy nawet strefy VIP na starcie, my wszyscy tutaj no, mamy jakieś... Tak to nazywają. Na każdym stadionie wiadomo, jakieś strefy VIP są przy starcie na gdzieś w okolicach wieżyczki sędziowskiej, my tego nie mamy i też chcemy właśnie się z tym uporać, stąd ten projekt, o którym wcześniej rozmawialiśmy. Dobra, to trochę z tego tematu finansów chciałem się odbić do Nickiego Pedersena, bo ja myślałem, że szukaliście w pewnym sensie oszczędności, ale skoro to nie są jako takie oszczędności wymuszone przez dług, stratę i tak dalej, to zadam to pytanie trochę inaczej niż planowałem. Powiem panu wprost, z mojej opinii można się ze mną nie zgadzać. Nicki Pedersen jaki był, taki był. I Jason Doyle będzie lepszym liderem, także pod względem atmosfery, ale Nicki Pedersen robił więcej punktów niż Jamon Lindsay. Dlaczego w takim razie postawiliście na młodego Australijczyka, a nie na doświadczonego Więcej Duńczyka? Punktów na to, że w Grudziądzu, czy na wyjazdach? Czyli celuje pan zwycięstwa na wyjazdach? Celuję w sport przede wszystkim. Okay. Byłem na wyjazdach, na których Nickiemu zdarzało się nie dojeżdżać do mety i stwierdziłem po prostu, że takich sytuacji na torach ekstraligowych, które są najlepszą ligą świata, nie możemy dopuszczać, ja nie mogę wziąć odpowiedzialności za to, bo nie wiedziałem co będzie z nikim i nikt jeszcze nie wie w tym sezonie. Więc stąd decyzja na odmłodzenie składu, na postawienie na zawodników, którzy pojadą wszędzie na każdych warunkach. I głównie tym się kierowaliśmy, nie też do końca finansami, tylko tym, żeby odmłodzić ten zespół i żebyśmy byli spokojni o to, że chłopacy chcą jechać i dadzą radę w każdych warunkach meczowych. Z nikim były problemy, oczywiście na to, że w Grudziądzu był rewelacyjny i można mu było wpisać 10 punktów pewne na to, że w Grudziądzu. No ale tak jak wspominałem. Pierwszy mecz sezonu zrobił 18 nawet. Ale tak jak wspominałem, uważam, że na szczeblu najwyższej ligi świata nie przystoi. Czy to była taka trochę dyscyplinarka też, no? Ja uważam, że Niki zrobił mnóstwo dla Żużla. Ja bardzo dobrze z nim się dogadywałem, bardzo go cenię. Uważam, że czasami zejście jest lepiej ze sceny w odpowiednim momencie, w którym się jest na szczycie, można powiedzieć, czy na wysokim poziomie. Uważam, że teraz był dobry moment, żeby Niki odszedł z Grudziądza w blasku fleszy i myślę, że 4 lata, które tutaj spędził,
wszyscy będą wspominać bardzo dobrze, a ten następny rok mógł to wszystko zepsuć i można by było popaść w marazm. Oczywiście nie mówię, że tak będzie, ale ryzyko jest ogromne i nie podjąłem się tego ryzyka po prostu, żeby się podpisać pod tym i później odpowiadać za to, że nie miałem pewności, że zawodnik będzie w stanie startować we wszystkich meczach ligowych. A to z tym się wiąże chyba jeszcze jeden pomysł, przynajmniej to składa się w całość logiczną. Jak jeździnniki to wiemy, start, wyprzedzić go trudno, bo powiezie tor tutaj wąski. Czy to także zmiana koncepcji składu wiąże się ze zmianą koncepcji ścigania, że tutaj jak się ma Jasona Doyle'a, Maxa Fricka, którzy potrafią pojeździć trochę dalej od krawężnika niż Nicky Pedersen, to tutaj będzie inny tor w tym sezonie? To już pytanie do trenera. Kościechy i zawodników mają wolną rękę, mają stworzyć taki tor, żeby wszystkim pasował. Na zimę zostało dosypane 200 ton nawierzchni w formie uzupełnienia, przepraszam. Panie prezesie, ile kosztuje 200 ton nawierzchni żużlowej, bo to też jest ciekawe. 200 ton nawierzchni kosztuje 4000 zł, ale transport kosztuje 15. Zaraz, moment. 4000 za samą tą nawierzchnię? Tak. Głównym problemem w dostarczeniu nawierzchni, szczególnie na północ Polski, to jest transport i on jest najbardziej kosztowny. Te 15 tysięcy około, które zapłaciliśmy za transport, to i tak jest niska stawka, gdyż znaleźliśmy po prostu na doczepkę gdzieś transport tych 200 ton, bo gdybyśmy mieli zamówić transport z południa Polski na wierzchni tylko specjalnie dla nas, to ta kwota byłaby kilka razy większa, więc głównym problemem jest transport, szczególnie do takiej miejscowości jak Grudziądz, gdzie ciężko jakieś połączenia, czy nie jesteśmy jakimś miastem przemysłowym. Dobra, to wróćmy w takim razie do charakterów zawodników, bo żeby być obiektywnym, a taka jest też moja rola, ja muszę przyznać, że Nicky Pedersen ma temperament jaki ma. Ile razy on tutaj się nawrzeszczał na mechaników, to jest jedno. Mnie też się obrywało, ale 5 minut później, albo 5 minut przed zawodami, 5 minut po zawodach, spokojny, przyjemny człowiek. Naprawdę to, co oni mówią, że się gotuje, tak, prawda, bardzo szybko, stygnie również szybko i jest przyjemnym gościem. Czy pan miał z nim jakieś takie przeboje, że nie wiem, musiał przepraszać po 5 minutach właśnie ostygnąć, czy coś, czy zawsze w porządku? Jedna była taka sytuacja, ale to było właśnie całkiem na początku naszej współpracy, chyba nie pamiętam, czy to był mecz z Wrocławiem ten słynny, gdzie się z Przemkiem Pawlickim zderzyli, czy wcześniej, bo już nie chcę pomylić. W każdym razie było to na początku jakby naszej współpracy, gdzie się ścieliśmy bardzo ostro, gdzie tutaj padło stwierdzenie z mojej strony, że to jest wstyd i kompromitacja, takie zdarzenia przed kibicami, opinią publiczną, no bo jak wygląda drużyna, która sama ze sobą się tutaj przewraca. 2 minuty takiej poważnej dyskusji, po czym po 5 minutach Niki wrócił do mnie, stwierdził, że trzeba porozmawiać jak dwóch facetów. Spokojna rozmowa i mogę powiedzieć z ręką na sercu, że od wtedy dogadywaliśmy się bardzo dobrze, wręcz dla mnie idealnie. Konkretne rozmowy, spokojne, tak jak tutaj pan wspominał, poza torem, poza dniem meczowym Niki jest normalnym, konkretnym gościem, uśmiechniętym, bardzo miłym, o wszystkim można z nim porozmawiać i nie mam tu żadnych zarzutów. Oprócz tej jednej historii na początku myślę, że się dogadywaliśmy bardzo dobrze. A jakieś inne charaktery, które zapadły panu w pamięć? Może być z obecnego zespołu albo poprzednich. Nie, takich charakternych jakby zawodników nie spotkałem. Wiem, że Jason teraz też jest taki, znaczy taką opinię ma, jeszcze go na tym nie poznałem i tak dalej. Wiem, że Jason zawsze też walczy o swoje i jest charakterem zawodnikiem. Dlatego też sprowadzony został tu jako lider, bo potrzebny jest taki zawodnik, ale z drugiej strony nie wyobrażałem sobie dwóch takich zawodników w drużynie, bo znowu byśmy byli na pierwszych stronach gazet i co tydzień by był w magazynie żużlowym. Tak przynajmniej przewidywałem, że gdyby Nick i Jasonem byli w jednej drużynie, gdyby coś nie wyszło, to wtedy bym tłumaczył się co tydzień w magazynie. Kuchnia meczu byłaby robiona tylko tutaj w Grudziądzu. Dokładnie tak. A nam tego nie potrzeba, my chcemy wyniku, a nie tłumaczyć się z jakichś innych zdarzeń około sportowych. Ale panie prezesie, bo to, że Jason walczy o punkty na to, że w zeszłym roku to nawet wydawało się, że walczy ze Zmarzlikiem przez jakiś tam krótki okres o tytuł Mistrza Świata, bo jako jedyny mu się na początku stawiał tamtego sezonu. Ale ja słyszałem od prezesa pewnego klubu, że Jason Doyle walczy także o każdą złotówkę. Że każdego Doylara, jak mu się już przypisuje, do tego stopnia, uwaga, że jak tor był bardziej twardy niż na treningu, to powiedział, że chce, żeby mu oddali za opony, bo opona kosztuje, no nie wiem ile tam, 300 zł czy 300 euro, nie pamiętam, ale że zdarło mu się za dużo opon na treningu i na meczu, więc on chce za to rekompensatę. Nie wiem, z tej strony Jasona jeszcze nie poznałem, mam nadzieję, że nie poznam, że jakiś tam, nie wiem, jakaś taka specyficzna sytuacja była, o ile taka była. Mówię, nie jestem w stanie ocenić, bo z Jasonem dopiero zaczynamy współpracę, musimy też odjechać kilka spotkań ligowych i zobaczyć, jak będzie wyglądało. Jednak w trakcie negocjacji kontraktowych nie wyglądało tak źle, jak wszyscy opowiadali, więc
Myślę, że będzie ok. Może nie miałem zbyt wielu propozycji. No. Być może tak było, jednak mówię, nie odczułem tego do tego momentu i gdyby tak było, to może bym coś się wypowiedział, ale na razie z Jasonem musimy się poznać. Liczymy, że będzie tutaj spełniał nasze oczekiwania przede wszystkim sportowo, a jak będą jakieś takie dodatkowe aspekty przy dobrym wyniku, no to na pewno to dogadamy się. Dobra, panie prezesie, to wracając do tych charakterów i tej rywalizacji z nikim, bo to był Przemek Pawlicki, to był Krzysiek Buczkowski, Krzysztof Kasprzak też się z nikim starł. Ich w tym klubie nie było szybciej, niż pozbyliście się nikiego. To co on na te piękne oczy, te fajne rozmowy i przyjazną buźkę poza dniem meczowym przekonywał pana, że a pozbądźmy się Przemka Pawlickiego. Skąd te decyzje? I od razu drugie pytanie. Czy jak pan patrzy teraz na to, jak wygląda Krzysiek Buczkowski w drugiej ekstralidze, Przemek Pawlicki wchodzący z Falu Bazem, nie żałuje pan, że oni nie zostali tutaj? To znaczy nie wiem, czy nie żałuję. Powiem tak, w tamtych czasach, gdy odchodził Przemek Pawlicki czy wcześniej Krzysztof Buczkowski, Niki był niekwestionowanym liderem tutaj drużyny, na którym budowaliśmy cały skład. Na rynku ciężko było w ogóle pozyskać innego z zawodników z top 10 czy z top 15, więc takim trochę samobójstwem byłoby się pozbycie lidera, gdzie wszyscy o niego walczą. Każdy Beniaminek, który wchodzi do ligi, Nikiego by od razu wziął z zamkniętymi oczami, a my byśmy mogli zostać bez lidera z pozostałymi zawodnikami, więc nie mogliśmy sobie pozwolić na to, aby odpuszczać temat Nikiego, nie mając zagwarantowanego innego lidera. Próbowaliśmy oczywiście ściągać też najlepszych zawodników z czołówki Ekstraligi, ale tak jak tu już przewinęły się tematy finansów, różnych aspektów, nie jesteśmy jakimś hegemonem, że możemy sobie na wszystko pozwolić, przepłacić i zapłacić każdemu, nawet nie zawsze chodzi o finanse, tylko też jako Grudziądz nie jesteśmy jakimś atrakcyjnym miejscem, że tutaj nie wiem, są jakieś lukratywne warunki, czy coś blisko jest w pobliżu. Więc jako samo miasto też nie możemy przebić tak naprawdę Wrocławia czy Lublina, no bo wiadomo, jeśli ktoś, pan czy ja, miałby do wyboru na początku swojego życia, czy w jakiejś karierze zawodowej wybrać Warszawę, Lublin czy Wrocław, czy Grudziądz, no to pod takim względem też jesteśmy. Ja się, panie prezesie, zastanowię, bo chyba muszę zmienić zdanie, że ja wolę zacząć karierę jako architekt stadionowy w Grudziądzu. Nie przeboleję tej kwoty pół miliona. Firma akurat nie pracuje, tylko nie jest w ogóle z Grudziądza, chyba jest z Poznania i pewnie działa w całej Polsce i takie stawki pewnie się pojawiają. Ale no nie podlega dyskusji, że można tam pewnie dobrze zarobić, skoro takie stawki padają. Ale mówię, no te rozmowy były co roku z wszystkimi zawodnikami czołówki. Ja raz jednego roku liczyłem, że 135, 30 rozmów z 30 zawodnikami odbyłem, chyba 2 lata temu. Jednego roku, czyli do każdego, tak, wziął pan sobie listę tam na Sportowych Faktach, czy w aplikacji. Tak, dokładnie. To 35 średnich, to 30 to pan zadzwonił. To 5 może pominęliśmy, bo wiedzieliśmy, że mają ważny kontakt, albo że nie ma żadnych najmniejszych szans, żeby odeszli z danego środka, a tak to odbywaliśmy rozmowy, czy próbowaliśmy rozmów z 30 zawodnikami z czołówki. I to nie jest tak, że my nie chcemy, czy nie potrafimy, ale no mówię, no żeby ktoś zmienił w tych czasach klub, w którym mu jest dobrze i ma lukratywne warunki, to myślę, że trzeba by było przepłacić o kolejne 100%, a to już są kwoty kosmiczne, chyba pół naszego budżetu. To panie prezesie, pomówmy o tym jako ostatnia część naszej rozmowy przed powiedzeniami, które będziemy za chwilę losować, ale w ogóle gabinet prezesa to zrodził się w mojej głowie w listopadzie, jeszcze nawet nie wiedziałem ani kiedy będzie ogłaszany kontrakt telewizyjny, ani jaka to będzie kwota, a na pewno nie spodziewałem się, że będzie wyższa w przeliczeniu na rok niż ten obecny, aktualny kontrakt telewizyjny. Ale to powoduje, że w tych gabinetach prezesa najpierw ja zadaję te pytania, a potem no, wy wdrożycie pewne rzeczy. Jak pan to widzi od tego 2026 roku? Bo wszyscy prezesi mówią, że to kluby, które nie chcą spaść, czyli umówmy się, GKM jest w gronie tych, które no, chcą dołączyć do czołówki, ale co roku muszą się oglądać za plecy, czy nie spadną. Jak pan to widzi? Będzie jeszcze większa licytacja? Wy będziecie jeszcze więcej przepłacać z tego nowego kontraktu telewizyjnego? Jeśli nic nie zostanie ustalone odgórnie, czy nie zmienimy jakichś zasad, no to ja tego w ogóle nie widzę, no bo naprawdę ta karuzela transferowa się kręci tak szybko, że o wiele za szybko. Znaczy inaczej, karuzela finansowa, bo transferowa właśnie jest za mały ruch na. W sensie mam na myśli finanse tak. W transferach, czyli te przebijanie się klubów, oferowanie warunków czy oczekiwania zawodników. Ja oczywiście nie mam tutaj żalu do zawodników, bo każdy z nas, jeśli by miał ofertę czy możliwość zarobienia dużo większych pieniędzy, to by z tego korzystał. Problemem jest mały rynek, a jedynie jakimiś zapisami czy zmianami regulaminowymi możemy coś zrobić. Na ten moment ciężko znaleźć jakieś sensowne rozwiązanie.
dla mnie cały czas jedynym rozwiązaniem, który może się sprawdzić, jest ten nieszczęsny KSM, którego wszyscy się tak boją. Czyli pan trochę jak Lech Wałęsa. Nie chcę, ale muszę. Mówię tego, co widzę w opinii publicznej bardziej, no bo ja uważam, że mogłoby być ciekawie, mogliby się wykazać menadżerowie drużyn, bo dodatkowy aspekt do dopasowania fajnej drużyny. I ja na takich naszych spotkaniach pokazuję przykład Motoru Lublin sprzed roku, gdzie Kuba Kępa został na przykład bez Mikela Mikkelsena. Wziął w to miejsce Jacka Holdera i Frederika Lindgrena, którzy byli niechciani, nie oszukujmy się, w swojej drużynie. Przede wszystkim po słabym sezonie, czyli możemy założyć, że mieli jakby tam obniżony KSM. I zbudował drużynę, której wszystkich postawił na nogi, zdobył tytuł drużynowego mistrza Polski. I pokazał, że można z takich zawodników zbudować mocną drużynę. I to biorę za taki przykład, jakby tutaj, gdybyśmy mogli wdrożyć KSM, że niekoniecznie musiało to tak wyglądać, że jeżdżą zawodnicy, nie wiem, reprezentują dzisiaj Krajową Ligę Żużlową. To zapytam o dwa inne rozwiązania niż KSM, bo mówi pan o amerykańskich sportach, na których warto się wzorować. Tam jest salary cap, czyli limit wydatków na zawodników, to nie wprowadza żadnej średniej, to nie wprowadza pozbywania się zawodników. Ja wiem, jak to funkcjonuje. Też tłumaczę, bo pewnie nie wszyscy widzowie w Polsce... Omawialiśmy wśród spotkań Ekstraligi już wszystkie takie rozwiązania, ten model też. I to jak bliżej wam do KSM-u niż do takiego salarika? Ja jestem tego zdania i wiem, jak to funkcjonuje. Nie mówię, że tylko w naszym klubie, tylko to ogólnie w sporcie i w Polsce, bo Polak wszystko wymyśli, żeby obejść jakiś mechanizm. Mieliśmy już limity transferowe, które były kompletną fikcją. A do dzisiaj część prezesów się zarzeka, że zawodnicy u nich jeździli za 1000 zł za punkt. Więc ja uważam, że ten mechanizm też jest do przeskoczenia. Czyli, jeśli ktoś będzie chciał coś wymyślić, żeby to obejść, to zrobi. Panie prezesie, tak, że będzie miał pieniądze. Broń Boże, nie śmieję się z pana słów, ale wyobraziłem sobie, kiedy wprowadzony byłby salary cap, że 70% idzie tylko na zarobki zawodników, 30% na wszystko inne, że na przykład Jason Doyle dostałby etat w marketingu i robiłby grafiki fikcyjne. No to jest właśnie to, o czym mówię, że jak Polak chce, to wymyśli wszystko, żeby to obejść. I według mnie to rozwiązanie w Stanach funkcjonuje, ale u nas by było kolejną fikcją do obejścia. Jak nie w pierwszym roku, to w drugim ktoś by wymyślił jakąś metodę, żeby załatwić taki temat. Wystarczy jakiś sponsor zewnętrzny, indywidualny. Słyszałem o rozwiązaniu, żeby zawodnicy nie mieli w takim przypadku na przykład sponsorów indywidualnych. No to ja wiem, że wtedy zawodnik powiesi na swoim domu baner sponsora, a sponsor zapłaci mu odpowiednią stawkę, żeby jeździł w tym ukochanym klubie. Dobra, to jest jeszcze jedno rozwiązanie, o którym w sumie publicznie też w gabinecie prezesa powiedział Andrzej Rusko i wiem, że też o tym rozmawialiście, czyli w sumie pan sam do tego nawiązał tylko w kontekście COVID-u i wsparcia miasta, ale otwarte kontrakty, wszyscy zaglądamy wszystkim w papiery, widzimy co jest, co i jak jest i Andrzej Rusko mówił, gdybyśmy zobaczyli kto ile zarabia w jakimś klubie, to byśmy się tyle nie licytowali, bo stawki idą rekordowo w górę, bo zawodnicy mówią, a bo ci dają więcej, a gdybyśmy zobaczyli ile dają, to wcale byśmy nie musieli tak dużo podnosić. To jest jakieś rozwiązanie. Czyli otwarte kontrakty. Tylko pytanie, czy wszystko by było w tych kontraktach zawarte, bo mówię, były wcześniej, wcześniej były te limity finansowe, które nie wiadomo do dzisiaj, czy były zgodne według UOKiK-u, sprawa trwa. Ale tak naprawdę nikt ich nie respektował, więc mogłaby tu być wytworzona kolejna fikcja, bo mogły być kontrakty zawarte na rzeczywiście jakieś kwoty, które nie robią wrażenia. A to, o czym wspomniałem wcześniej, sponsorzy zewnętrzni, indywidualni i tak dalej, a tak naprawdę załatwiani przez kluby omijałyby ten zapis. Więc ktoś na papierze by miał jakiś niski kontrakt, czy realnie dobry, a pozostała część kontraktu byłaby załatwiana poza klubem. To ja zapytam jeszcze o jedno rozwiązanie, które mnie chodzi po głowie, bo ja jestem zwolennikiem poszerzenia PG Ekstraligi, szczególnie teraz, kiedy są dobre pieniądze, kiedy jest dobra oglądalność. Czy pana zdaniem ta walka o to, żeby nie spaść, czyli to licytowanie o dobrych zawodników, żeby nie bać się o swój byt w kolejnych latach, nie byłaby trochę łatwiejsza, gdyby dokoptować, przepraszam za kolokwializm, ale dokoptować dwa kolejne zespoły. No bo wy się biliście w zeszłym roku na papierze przed sezonem z Krosnem o utrzymanie. Wcześniej z Ostrowem to się szybko skończyło, bo wygraliście w Ostrowie w pierwszej kolejce. Ale gdyby to nie były dwa zespoły, które walczą o utrzymanie, tylko cztery, to czy ta sytuacja nie byłaby lepsza? Czy właśnie może odwrotnie? Może jeszcze bardziej te cztery kluby by się licytowały o tych samych zawodników? Znaczy ja uważam, że to by było lepsze, bo by się rozbiło na więcej ośrodków i ten rynek by się normował też, by więcej zawodników skoczyło z niższej ligi do Ekstraligi. Przynajmniej teoretycznie te drużyny powinny się bardziej rozłożyć równomiernie. Uważam, że byłoby to lepsze rozwiązanie, też więcej spotkań w tej rundzie zasadniczej, ciekawiej dla kibica. Pewnie problemem jest to, o czym mówi prezes Ekstraligi Wojtek Stępniewski, że ten kontrakt telewizyjny musiałby być dużo większy niż obecnie jest, czy ten, który będzie, żeby kluby przynajmniej otrzymywały to, co otrzymają, bo wiadomo,
szybko się przyzwyczaja do wpływów i wszystko działa, ale gdybyśmy mieli wtedy znacznie obniżone te kontrakty telewizyjne, zawodnicy by tego nie zrozumieli, by i tak szli w tamtą stronę, a my musielibyśmy się trochę cofnąć z tymi budżetami klubów lub nadrabiać pozyskaniem sponsorów, co nie jest już łatwe w tych czasach. Ale to tak szybka matematyka. Teraz jest 60,5 miliona rocznie do rozdysponowania na kluby PGE Ekstraligi, 8 klubów. Będzie 71, chyba i pół, 71,5 miliona. 9 klubów, bo też Ekstraliga jest jakby udziałowcem, nie? Więc liczy się jako do podziału, powiedzmy. No dobra, ale to daje jakieś 6 milionów na klub rocznie z kontraktu telewizyjnego. Dokładamy dwa kluby. Od momentu, kiedy kontrakt telewizyjny daje nam 11 milionów więcej. Okej, nie jest to 12 milionów, więc... Do jednego miliona roku. No ale powiedzmy, prawie jest to samo. Prawie jest to samo, więc czemu nie powiększyć? Jeśli by była taka propozycja, no to ja bym był, tak jak mówię, za. Dla mnie nie problem jest wysokość kontraktu telewizyjnego, bo według mnie on jest na dobrym poziomie, a raczej te stawki rynkowe i brak zawodników, więc... Jeśli by była taka możliwość powiększenia drużyn do 10 zespołów, to ja bym był za i mówię, dla mnie to by była ciekawość nowa dla kibiców, więcej emocji, więcej spotkań i też nie byłby tej zabójczej walki o utrzymanie, bo może jest w tym racja, że te utrzymanie jest droższe czy kosztuje więcej nerwów niż zdobycie tytułu mistrza Polski, bo wiadomo, jest medal super, jak się przez przypadek zrobi srebrny medal, no to nie ma takiej tragedii jak spadek z Ekstraligi, gdzie naprawdę jest dla wielu klubów zderzenie ze ścianą, bo wiemy, gdzie są kluby, które spadły do tej pory z Ekstraligi. No i Unia Tarnów, która przecież zdobywała nie tak dawno, bo na początku poprzedniej dekady tytuły mistrza Polski, dzisiaj walczy o to, żeby w ogóle pojechać. Ale to zapytam o jeszcze jedną rzecz, bo chyba pan jest najwłaściwszą osobą, żeby o to zapytać. Wielu prezesów mówi, że zawodnicy dzisiaj trochę w imię przywiązania nie zmieniają klubu, nawet jak dostają większą kasę. Czyli powiedzmy zarabia 2 miliony rocznie, za 2-200, jak mi dasz 2-200, to ja się nie ruszę. Musisz mi dać 2,5, żebym ja w ogóle pomyślał, co też winduje ceny. Miał pan takie sytuacje z zawodnikami, że oni, nie chcę powiedzieć lekceważąco, ale tak buńczucznie podchodzili, że nie, za stawkę o 10% większą to nawet nie będziemy rozmawiać, nawet nie odbiorę telefonu. O ile więcej musi pan wyłożyć na stół, żeby zawodnik podszedł do rozmowy? To znaczy, ja już wcześniej w naszej rozmowie wspominałem o tym, ale to tak żartą mówiłem, że 100% więcej kontrakt by trzeba było zaoferować, żeby kogoś wyrwać z klubu, który mu jest dobrze. Ale rzeczywiście tak jest, że zawodnicy, jak nie mają powodów do narzekań w danym klubie, a mają te kontrakty na dobrym, wysokim poziomie, to nie chcą ruszać i 10 czy 20% ich do tego jakby nie zachęci. Więc jest taka sytuacja na rynku, że trzeba by było przebić ogromnymi finansami kogoś, żeby ktoś się ruszył. Na przykładzie na przykład Jasona Doyle'a z Unilever. No myślę, że tam doszło do jakiejś mocnej przebitki oferty kontraktowej i tylko dlatego nastąpiły. Prezes Leśniak się opiera, że gdyby płacili mu na czas, to by został. Tak, no to tak może się opierać, no, ale ja uważam, że no, taki jest rynek, że musi być mocna jakby zwyżka kontraktu, żeby zachęcić w ogóle do rozmów i do jakichś negocjacji, bo zawodnicy, jeśli nie narzekają, jest ich dobrze, to raczej zostają w tych swoich klubach, czego przykład jest Grudziądz, gdzie, tak jak pan wspomniałem, telefony są, próby rozmów są do wielu zawodników z Ekstraligi, ale ciężko kogoś wyrwać, tym bardziej, że ktoś ma play-offy pewne w czołowych drużynach Ekstraligi. Ja nie mogę nikomu zaoferować, że nagle zrobimy play-offy, już jestem też jakby tutaj w rozmowach, tak gdzieś w głowie. Wyliczenia są, 4 mecze mniej powiedzmy, to już jest stawka ogromna. Dobra, panie prezesie, losujemy. Ten segment nazywa się nie do powiedzenia, tu są polskie przysłowia powiedzenia. Wszystkie 3 pan losuje, ale kolejność zależy od losowania. Zapytam, czy pan się z takim powiedzeniem zgadza i potem dopytam, jak to się ma do prowadzenia klubu, albo biznesu, albo życia. Jakie ma pan powiedzenie w tym momencie? Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Sporo o tej biedzie, o tych finansach mówimy. Ma pan jakichś prawdziwych przyjaciół, wiernych sponsorów, którzy tutaj są na dobre i na złe? Kogoś, kto wyciągnął też pomocną dłoń, kiedy było naprawdę ciężko? Tak. Mam takie grono, powiem szczerze, sponsorów, kilku osób, które tu codziennie żyją klubem, bardzo mi dużo pomagają i mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że gdyby ich nie było wokół klubu czy przy mnie, to też pewnie mnie tutaj już by nie było, bo w pojedynkę nie da się udźwignąć takiego klubu. Nie chcę nikogo pominąć ani zdradzić, ale tu jest Grzegorz Kubiak, Mariusz Marciniak, Sławomir Szulc, no i oczywiście Zbyszek Leszczyński, który naprawdę ogromną robotę dla klubu robi. Jest to człowiek, który naprawdę nie oczekuje nic w zamian, a o każdej porze dnia i nocy, zresztą do wszystkich tych osób można zadzwonić i poprosić o pomoc i wiem, że oni będą i w najgorszych chwilach takich
jak nie idzie, przegrywam mecz za meczem, to też jak do człowieka podejdą, zadzwonią, zapytają się, wesprą, żeby się nie poddawać i żeby działać dalej. Więc jest też w tym, ale są naprawdę takie osoby, które na dobre i na złe są tutaj, kochają ten Żużel, kochają klub i robią wszystko, żeby też pomóc rozwinąć go. A poza aspektem finansowym, jak wymieniamy te osoby, to Zbigniew Fiałkowski zostaje tutaj w klubie, prawda? Bo odchodzi z GKS Rzetu z roli wiceprzewodniczącego. Zbigniew Fiałkowski jest w Radzie Nadzorczej. Tak jak był wcześniej, to już po prostu ten stan się nie zmienił. On jest cały czas w Radzie Nadzorczej, tak jak był od początku założenia spółki Grudziądzki Klub Motocyklowy. A poza GKM-em nie ma go w GKS Rzecie, ale będzie nadal pełnił co? Funkcję przewodniczącego jury pewnie na jakichś meczach drugiej Ekstraligi. Z tego co widziałem w komunikacie to nie, ale to już by trzeba pana Zbigniewa zapytać, przepraszam. Ja widziałem jak kilka dni temu chyba komunikat takich osób funkcyjnych, to raczej nie widziałem nazwiska pana Zbigniewa. Wiem, że był Tomasz Fiałkowski jako sędzia w rozgrywkach pierwszoligowych, teraz drugiej Ekstraligi. Ale mówię, to już pana Zbigniewa by trzeba było się pytać, bo nie chcę skłamać. Nie wiem jak tam ta współpraca, czy to będzie kontynuowane, czy nie. Dobra, ale to dopytam już abstrahując od tego tematu, ale wracając do samego powiedzenia. Prawdziwy przyjaciół poznaje się w biedzie. Ja lubię trochę konfrontować te przysłowia, bo jak człowiek je słyszy, to od razu zakłada, że są prawdą. Ale czy do prawdziwej przyjaźni potrzebna jest bieda? Czy można się zaprzyjaźnić niezależnie od pieniędzy, niezależnie od sytuacji, w której teraz jesteśmy? Bo gdyby tak było, jak głosi to powiedzenie, to żeby poznać prawdziwego przyjaciela, to naprawdę musielibyśmy się wpędzać w kłopoty. To znaczy, no niestety, jeśli chodzi o sport, to nie mieliśmy jakichś za dużo takich sytuacji, żeby można powiedzieć, że było super i że wszyscy jakby są przyjaciółmi, bo jest dobrze, no bo nie mieliśmy tych wyników sportowych, których byśmy chcieli. Niemniej jednak ja cały czas uważam, że dla takiego miasta jak Grudziądz, który jest tak, tutaj było fajnie powiedziane, kopciuszkiem tego regionu, to same starty w Ekstralidze na przestrzeni 10 lat są jakimś osiągnięciem i sukcesem, bo jak sobie sięgniemy w historię daleko wstecz, gdzie niektórzy kibice do dzisiaj przeżywają i żyją czasami Dadosa i Bilego, no to sytuacja była tego typu, że rok spędzaliśmy w Ekstralidze i po roku spadaliśmy i tak było rok w rok, chyba z jednym wyjątkiem. A mimo tego wszyscy do dzisiaj żyją tymi czasami. Ja tak naprawdę uważam, że złote czasy Grudziąckiego Żużla są teraz i my tworzymy teraz tą historię. Wiadomo, że kiedyś było fajnie, że byli swoi chłopacy i tak dalej, ale patrząc na sport, to teraz są największe sukcesy Żużla w Grudziądzu. 10 lat w Ekstralidze, poziom jest dużo, dużo wyższy, a wtedy było fajnie, bo mieliśmy dwóch mistrzów świata, seniorów i juniorów. To były takie początki sprowadzania zagranicznych zawodników do ligi, no i wszyscy tym żyli, po prostu były ogólnie inne czasy, no ale tak w głowach mają niektórzy... Panie prezesie, przemawia przez pana duma, że to są najlepsze czasy i to jest super, bo po prostu statystycznie tak, ale zapytam o to, bo trochę jest szydera, trochę my sobie też żartujemy w studiu telewizyjnym, Anita Mazur dostaje zawsze pytanie, czy GKM wejdzie do playoffów. Czy pan się o to obraża? Bo ja mam wrażenie, że my nie robimy tego w złej wierze, ale rozumiem, że komuś z Grudziądza może byłoby się to nie spodobać, że po prostu my co roku rzucamy żart, znowu nie wejdą do playoffów. Absolutnie się nie obrażam. No, przecież bez żartów byłoby nudno, też trzeba czasami żartować i tak dalej. Niekoniecznie chciałbym, żeby nasz klub był obiektem tych żartów, no ale skoro tak wychodzi, jak wychodzi, no to każdy ma prawo sobie żartować. My skupiamy się na tym, co my mamy robić, czyli my naprawdę robimy wszystko, żeby ten wynik sportowy był lepszy, stąd w tym roku dużo zmian, choćby w obsadzie trenerskiej, zawodniczej. I próbujemy po prostu wszystkiego, co możemy i co jest w naszym zasięgu, żeby ten wynik sportowy był. I to tak nie jest, że nas to zadowala, na pewno nas to nie zadowala, czujemy ogromny zawód. I może to nie jest duma, że tutaj, tak jak wspominałem, że to te 10 lat i to jest najlepszy okres. Ale nie odbieram panu dumy, że te 10 lat ja jest tylko super, po prostu tak? Może tak proszę wszystkich, żeby sobie przemyśleli, czy rzeczywiście nie jest tak, jak mówię, że to teraz mamy ten najlepszy okres w grudziąckim żużlu, a brakuje tej wisienki na torcie w postaci awansu do play-off czy medali. No bo w tej Ekstralidze jesteśmy i musimy zrobić kolejny krok w górę, na który wszyscy czekają. Kiedy GKM pana zdaniem był najbliżej playoffów? Teraz 2023, właśnie ta nieszczęsny dwumecz z Lesznem, który zadecydował, przepraszam, czy ta sytuacja tam była jeszcze w Częstowie, to był 2019, jak Leon Madsen z rzutem na taśmę Lindbecka chyba wyprzedził. Dwa razy byliśmy wcześniej bardzo blisko, gdzie zajęliśmy piąte miejsca, wtedy cztery drużyny wchodziły. Ta sytuacja, o której pan wspomina, gdzie na samej mecie znowu Madsen, tak jak i teraz, wyprzedził wtedy Antonio Lindbecka, który wprost płakał w busie po tym, co się stało, bo tak naprawdę ta przewaga wydawała się bezpieczna i ustrzelił dokładnie tak samo jak Vadima na samej mecie. Ale myślę, że tak realnie patrząc i spokojnie, to my powinniśmy być w playoffach w sezonie 2020, gdzie uważam, że mieliśmy najlepszy skład w historii grudziąckiego żużla. Był Łaguta, był Pedersen, był Buczkowski, wspomniany był Pawicki. Nie mieliśmy juniorów, ale mieliśmy piątkę seniorów, chyba Kennedy Bier wtedy był, czy Antonio Lindbeck, już nie pamiętam,
która naprawdę, no nigdy bym nie śnił o tym, żeby mieć Artioma i Nikiego w jednej drużynie. Zrobiliśmy to i wszystko szło fajnie, super do momentu, nie przepraszam, wtedy w ten słaby sezon mieli Przemek Pawlicki i Krzysztof Buczkowski, a rok później był taki moment, że już wygraliśmy w Toruniu, wszyscy już autostrada do playoffów i przyjechał Falubas. Do dzisiaj pamiętam, jak ówczesny, chyba kierownik drużyny, pan Tomasz Walczak przypilnował odpowiednio naszego atutu, czyli ścieżki po długiej. No i Falubas tam chyba 4 lub 2 punktami nas tutaj... Jak to przypilnował? Tomasz Walczak jest komisarzem toru. Wtedy był kierownikiem drużyny w Faluba Zielona Góra. No. I przypilnował ówczesnego komisarza toru, który mocno dbał o to, aby nie było naszej takiej ścieżki pod bandą, z której wtedy słynęliśmy i którą nasi zawodnicy często tutaj wyprzedzali w widowiskowy sposób. Drużyny rywali i wcześniej wygrywaliśmy dzięki temu mecze. Nie uważam, żeby to było coś niezgodnego czy niebezpiecznego, no ale pan Tomasz Walczak wzorowo wykonał swoją pracę wtedy. Został nasz atut wyrzucony z dłoni i przegraliśmy mecz u siebie z Zieloną Górą, gdzie tak naprawdę wtedy już byliśmy jedną nogą w playoffach i wszyscy raczej byli tego pewni, już tylko tym żyli. Pan Tomasz Walczak, jak wodociągi kieleckie, wykonuje swoją pracę zawodowo i bez zarzutu. Nie wiem, czy pan widział taki wiralowy filmik z wodociągów kieleckich. Przejdźmy do następnego powiedzenia, skoro już te playoffy nieszczęsne zapytaliśmy. Chyba, że dopytam pana, czy to jest ten rok, kiedy wyjdziecie? Zanim otworzę, to odpowiem, że pierwszy raz nie nastawiam się na nic, po prostu drużyna jest mocno zmieniona, może się wydarzyć wszystko, może pójść w lewo lub w prawo, liczę na dobry sezon, liczę, że to będzie drużyna Walczaków z dobrą atmosferą i że zrobimy fajny wynik, ale pierwszy raz od wielu lat nie nastawiam się jakby na nic ze względu na ilość zmian w składzie. Walczaków, ale nie Tomaszów. Dokładnie. Następne powiedzenie. Dobrymi chęciami jako jest piekło wybrukowane. No to w sumie trochę opowiedzieliśmy sobie o tych playoffach, że no wy zawsze chcieliście, ale chęci to trochę za mało. Tak, no to się zgadza. Chęci to trochę za mało, w różnych aspektach są czasami potrzebne finanse, czasami trochę szczęścia sportowego, więc tu się zgadzam. Dobra, to losujmy następne, bo faktycznie to, co miało być do tego powiedzenia, to przegadaliśmy przed playoffach o obiedzie. Ostatnie i tym samym kończymy ten wywiad tym powiedzeniem. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Trochę a propos gołębiej GKM-owskich, ale bardziej pytam o zawodników. Sporo pan już zdradził, te 30 telefonów do 35 najlepszych zawodników. Ale byli zawodnicy, którzy wydawało się, że już są w garści tutaj w GKM-ie, a odchodzili. Leon Madsen chyba jest Leon Madsen, tak, taki najgłośniejszy przykład był, gdzie do nas udało się sprowadzić Artioma, Tomka Golopa wtedy. I gdyby wtedy Leon Madsen został z nami, tak jak było to ustalone i podpisane w liście intencyjnym, to myślę, że w tym pierwszym roku ekstraligowym mielibyśmy tam niezłą ekipę, no bo same nazwiska robiły robotę. No, wyszło jak wyszło. Ale to mówimy, to ten Madsen był w 2015? Tak, to był pierwszy rok w ekstralidze, jak właśnie przyszedł Artiom Łaguta Starnowa i Tomasz Golub. To był taki odwet unitarny za zabranie Artioma, tak wyszło finalnie. A tak poza tym w późniejszych... czasach. Nie kojarzę takiej sytuacji, żeby ktoś był blisko był dogadany. No blisko to może byli zawodnicy, bo wiele razy była sytuacja, że myślałem, że już jest, ale nie było takiej sytuacji, że ktoś powiedział, że no jesteśmy dogadani, że ustaliliśmy warunki, a ktoś się z tego wycofał. A to ja panu przypomnę taką sytuację. Krzysztof Kasprzak. A, no to zapomniałem o takim zawodniku już, że tutaj była taka sytuacja. No to rzeczywiście można tutaj Krzysztofa podpisać wprost, no bo tu rzeczywiście było ustalone wszystko i wielokrotnie powtarzane, więc zresztą sam Krzysztof dzwonił i pytał się, czy wszystko aktualne, jakby obawiał się czegoś, więc rzeczywiście przepraszam, umknęło mu to moje uwadze. Ale to jest prawda, że pan się dowiedział jakoś zaraz przed prezentacją, że Krzysztof nawet sam nie poinformował, że odchodzi, że już dogadany jest z Krosnem? Ja się dowiedziałem, no na pewno nie od Krzysztofa, ja się dowiedziałem z 3 dni po gali w Warszawie Ekstraligi, bo tam już wróbelki jakieś ćwierkały, ktoś komuś coś przekazał i tu dzień czy dwa po ktoś do mnie przyjechał i przekazać taką informację, że coś usłyszał w Warszawie, bo zresztą na Krzysztofa też nie było, bo miał zwolnienie L4 i wtedy wykonałem telefon do zawodnika i tam po 4 pierwszych minutach normalnej rozmowy zaczynało coś tam nie pasować mi w tej rozmowie dalszej części i rzeczywiście wtedy się dowiedziałem od zawodnika, że nie podobało mu się. I czy tacy zawodnicy u pana w jakimś kodeksie honorowym trafiają na czarną listę, czy odebrałby pan dzisiaj telefon, porozmawiałby o propozycji z Leonem Madsenem, z Krzysztofem Kasprzakiem, na przykład na sezon 2025? Myślę, że czas leczy rany. Piękne powiedzenie. Jeśli chodzi o Krzysztofa, no to raczej bym z nim nie rozmawiał, bo
On tak perfidnie to zrobił i nas oszukał. Przede wszystkim mnie, no bo bezpośrednio rozmawialiśmy często i ja uważałem, że mamy super kontakt do tego momentu, bo rozmawialiśmy nie tylko o Żużlu, tylko mieliśmy jakiś tam kontakt w czasie sezonu. Jak miał problemy, to staraliśmy się mu pomóc pod każdym względem, czy tu sprowadzenia kupna nowych silników, dania szansy. Przecież pierwszy sezon miał bardzo słaby i został dalej w drużynie. Dostał taką szansę i mówił, że dzięki nam jest w Ekstralidze. No, dlatego taki żal jest większy. Jeśli chodzi o Leona Madsena, no to nie są moje czasy, więc ja bym nie miał problemu, żeby z nim porozmawiać o kontrakcie. Pewnie też próbowaliśmy jakichś rozmów w ostatnim czasie, w ostatnich latach, ale mówię, czas myślę leczy rany. No, na ten moment nie jestem gotowy do rozmów z Krzysztofem Kasprzakiem, a z Leonem mógłbym tam po tym dłuższym czasie porozmawiać. Zaraz minie 10 lat od tej sytuacji. To chciałbym jeszcze wrócić do tego, bo ja to powiedziałem publicznie, ja wolę mówić to wam prezesom w twarz, skoro gdzieś to mówię publicznie. Ja to nazywam klątwą GKM-u. To jest oczywiście teoria tylko oparta na spiskach i złej wierze i fatum. Nie ma pan wrażenia, że GKM jest ofiarą klątwy za to, jak awansowaliście do PGE Ekstraligi, że to nie był awans sportowy. Ja doceniam warunki organizacji, ale to był konkurs, awans z trzeciego miejsca. Osobiście nie wierzę w jakieś klątwy i tak dalej. Można tak niestety, niektórzy mogą to tak odbierać. Jednak no, w tamtym czasie nikt jakby Grudziądza na siłę nie pchał w Ekstralidze. Były takie regulaminy, każdy po kolei dostawał ofertę i zaproszenie. Ja rozumiem, że najlepiej awansować sportowo. My wtedy chcieliśmy awansować na pewno sportowo i nam to się nie udało. Przyszła propozycja, z której skorzystaliśmy, gdyż po prostu jako klub byliśmy gotowi do tych startów Ekstraligi i tego chcieliśmy od kilku lat w tamtym momencie. Nie wiem, no, co mieliśmy zrobić, żeby kibice nam wybaczyli i nie przyjąć. Nikt tego nie miał nie przyjąć, czy Ekstraliga miała jeździć w 7 drużyn. Myślę, że to byłoby gorsze rozwiązanie niż to, że Grudziądz doszedł i zaprezentował się na to, że robił ja co mógł, żeby... Ja się obiektywnie zgadzam, ale widzi pan, jak to potem wygląda. No nie można się doczekać. Zdaję sobie sprawę, widzę te złośliwości i tak dalej, ale mówię, no... Tak samo rok później my nie spadliśmy z tego względu, że co Rzeszów... Co jeszcze pogłębiło klątwę, bo byliście ostatni i też nie spadliście. Chyba mieliśmy ale 10 punktów w tabeli meczowej, co dzisiaj to daje spokojne utrzymanie. My 10 punktami wtedy byśmy spadli, no ale to też uważam, że wtedy nie do końca była fair ze strony Rzeszowa, no bo... Jakieś niepokrywalne kontrakty, które nie miały odzwierciedlenia w budżecie klubu, upadek chyba później klubu, przez to, czy wycofanie do drugiej ligi, już nie pamiętam, jak to było, to pokazuje no, walkę na zasadzie, postaw wszystko na jedną kartę. No to też byśmy mogli w tym roku, dobra, robimy play-offy, dwóch zawodników za pieniądze, których nie mamy, byśmy zrobili ten medal, ale za rok by nas nie było, więc nie wiem, czy to do końca jest taka jakby walka fair, nie? Rozumiem. To już kończąc w takim razie, ale jeszcze wracając znowu do tego przysłowia o wróblu w garści i gołębiu na dachu, trochę to odwrócę, czyli nie z pana perspektywy, że lepiej mieć tego pewnego zawodnika niż gołębia, który odchodzi, ale z perspektywy zawodnika, który tutaj jeździ. Nie robicie tego w tym roku, ale robiliście to przez ostatnich kilka lat, żeby było więcej zawodników niż miejsc w składzie. Bo tu był Krakowiak i Lachbaum, pomijam juniorów, ale że była ta walka o skład, że było słynne Grand Prix Grudziądza, tak to złośliwie się nazywano, że tutaj niby seniorzy ścigali się na treningach między sobą, bo Mateusz Szczepaniak, bo Wadim Tarasienko, bo Krzysztof Kasprzak, że mieli nie mieć pewnego miejsca w składzie i że przez to trochę atmosfera w drużynie siadała. Czy pan z perspektywy czasu może przyznać, że to był błąd, że tym zawodnikom trzeba było dać tego wróbla, a nie wybierać sobie między szeroką kadrą? Ale ja już wszędzie to też powtarzałem, że taki zamysł, w ogóle nie było takiego zamysłu, aby było więcej zawodników. Nie planowaliśmy tego i ja na pewno tego więcej nie będę chciał powtórzyć. Jednak sytuacja sprzed roku była trochę bardziej złożona, bo gdy Krzysztof Kasprzak, czy dowiedzieliśmy się o ruchu Krzysztofa Kasprzaka, zostaliśmy trochę w ręku nocniku, brzydko mówiąc. Krosno wam zabrało Kasprzaka, to wy im Szczepaniaka. Tak, ale to też nie był taki naturalny wybór, bo długo po prostu szukaliśmy zawodnika, który byłby w stanie zagwarantować jakieś wyniki w Ekstralidze, a takiego nie było, jeżdżąc od góry do dołu każdej tabelki ze średnią biegową. Zatrzymywaliśmy się na Mateuszu Szczepaniaku. Robiliśmy co mogliśmy, aby pozyskać jakiegokolwiek zawodnika, jednak to już był taki okres, gdzie wszystkie karty były rozdane, praktycznie wszystkie. Próbowaliśmy dotrzeć jakby do Gleba w tym czasie, jednak wtedy mieliśmy informację, że na tamten moment chcą poczekać do przynajmniej pierwszych sparingów, więc temat był zamknięty. Więc finalnie po prostu pozostało nam skorzystanie z usług Mateusza Szczepaniaka, bo nie widzieliśmy lepszego rozwiązania i wierzyliśmy, że jest w stanie pojechać na takim poziomie jak Krzysztof Kasprzak. Jednak nie wiem, chwilę później akurat tak ten timing był niezgrany. Gdzieś przypadkowo wyszło, że jednak jest szansa na załatwienie tematu z Glebem i że wręcz jest on już jedną nogą w Krośnie. Więc ja jako prezes
konkurencyjnej drużyny, do której poszedł Krzysztof Kasprzak, nie mogłem, myślę, pozwolić na to, aby Gleb tam trafił. Z prostej przyczyny, tak, że Gleb w tamtym momencie, myślę, że gwarantował jakiś poziom sportowy niezły. Mhm. I raz, że gdybyśmy my nie mieli, to bylibyśmy słabsi mimo wszystko, a wzmocnilibyśmy znowu rywala bezpośredniego w walce o utrzymanie. I teraz po czasie, gdy przeanalizujemy sobie występy Gleba, a Mateusza Świdnickiego, ja to analizowałem po sezonie, to my byśmy spadli, gdyby Gleb był na pozycji U24 w Krośnie, a nie u nas. Mhm. Sytuacji z Wadimem nie będę jakby poruszał, no bo to już w ogóle wyszła w styczniu sytuacja, że w ogóle Wadim dostanie polskie obywatelstwo, więc Wadim jako siódmy doszedł nieplanowanie, czy nie mogliśmy w ogóle się spodziewać takiej informacji. Ale czy pan po prostu się zgadza, że na ten zawodników nie służy drużynie? Ja jestem przeciwnikiem, ja powiedziałem, nie chcę żadnych zawodników, ani jednego więcej, gdyż atmosfera, tak jak pan wspominał, i zazwyczaj to wychodzi w złą stronę, bo zawodnik czuje jakąś tam presję, dobiera złe ustawienia, idzie w złą stronę, więc ja w pełni się zgadzam z tym, że nie powinno być nadmiaru zawodników, ale rok temu po prostu tego nie planowaliśmy, a tak musieliśmy zrobić. Dziękuję, panie prezesie. Żeby ratować jakby byt klubów Ekstralidze, a myśleć o czymś więcej, bo myślę, że kibice po ogłoszeniu Gleba w Grudziądzu byli bardzo zadowoleni ze składu, jaki był zbudowany. Wszyscy na tej gali byli zadowoleni wśród sponsorów, zawodników, tylko Mateusz Szczepaniak się zdziwił. No ja rozumiem i też było mi przykro, no ja nie lubię takich tak się zachowywać, ale mówię, musiałem postawić na pierwszym miejscu dobro klubu i myślę, że podsumowując to, co mówiłem przed chwilą, było to był to dobry kierunek i decyzja. Panie prezesie, dziękuję. Zakończmy. Dziękuję bardzo. Puenta w takim razie. Dziękuję bardzo. Wielkie.